dwukrotny zwycięzca. Pamiętamy 2016, 17, 17, 18, kiedy to Kamil triumfował. Te cztery fantastyczne zwycięstwa. W ubiegłym sezonie szósty w klasyfikacji turnieju Kamil. Ósmy, szósty, piąty i dwunasty. Tak to się przedstawiało, ale to już historia. Teraz trzeba skoczyć daleko, bowiem nie chodzi o to, by pokonać rywala, ale by być wysoko w klasyfikacji. Kamil skacze w okolicach, myślę, 125 metra. Patrzę na warunki, w jakich skakał Kamil. Ten wiatr to jest 0,74 metra na sekundę. 124,5 metra. Tyle, ile Maciej Kot. Maciek tyle również uzyskał taką odległość. 13. platforma startowa. Z niej ruszali zawodnicy. Oczywiście Kamil Stok wygrywa tę rywalizację. Kamil Stok jest w tej chwili na pierwszym miejscu. O 4,2 punktu wyprzedza Jewgenija Klimowa. 129,5 punktu za ten skok łącznie uzyskał Kamil Stok. Dość mocno wiało mu w plecy, stąd sporo punktów Kamil ma dodanych. 9,9. Chyba w najtrudniejszych, on i Klimow w najtrudniejszych dotąd warunkach skakali.